Hello? Craig, I saw her. Widziałem ją na plaży. Beach this time. Who? Kogo? Her. Ją. Her? Niezwykła her. Randka. Oh, right, the mystery. Poszedłeś za nią na plażę? So you followed her to the beach this time. No. Nie. She just appeared. Pojawiła się. I looked over. Występują. Na wardze miała krople potu. Jedyna cudowna wada. It was her only flaw and I loved her for it. I co zrobiłeś? Now, what did you do? W jaki sposób Tom McHugh wykorzystał sytuację? Czekałem. Na co? Na chwilę, gdy nasze oczy się spotkają i zrozumiemy się bez słów. I was waiting for fate. Na zrządzenie losu. Tell me something, Tom. Ile to będzie trwało? How long does all this take? Hey, don't rush. Nie ponaglej mnie. When the moment's right, wyczuję moment. Na pewno. It'll happen. It'll happen. Chcesz zobaczyć? W środę. Craig! Wciąż studiujesz prawo? Jestem młodszym bratem Craiga. Różnie w życiu bywa. Mnie pan nie zoperuje. Mój syn Tom. Cześć. Będzie studiował na Uniwersytecie Yale. Albo wybiorę flotę handlową. Muzyka. Potrzebuje kilku lat, by wybrać drogę życiową. Młody człowiek powinien iść za głosem serca. Nie słuchaj wapniaków. Oczywiście jako pracodawca mam awersję do leni. Zdjęcia. Jutro ja, Betty i ten szczególny członek naszej rodziny będziemy już w Connecticut. Od 4 lat rywalizuje z najlepszymi i zawsze wygrywa. Jest wdzięczny za wasze wsparcie. Oddajmy mu głos. Scenariusz. Reżyseria. Saratoga Longshot. Muszę ją lepiej poznać. Cześć, mamo. Nie, odwołałam. Lekarz, ale nudziarz. Ty się z nim umów. Wolę być sama. Słyszę coś za oknem. Okej, Tom. There's a couple of frozen pizzas in the w lodówce jest pizza i skrzynka piwa. Nie dotykać. Keep your damn hands off. Yes, sir. And don't forget about that list. Pamiętaj o liście zadań. I ostrzyż się. Do zobaczenia. Okay.
Aren't you forgetting something? Nie zapomniałeś o czymś? Nie pocałuję psa. Pa, kotku. Sprzątnąć pokój, rozwiesić pranie, skosić trawę. Stary, nie jesteś w Kalifornii? Chciałem cię zaskoczyć. Serio? Kopę lat. Rodzice wyjechali. Kiedy wracają? W poniedziałek. Piękny. DeSoto Fire Sweep z 59. Widzisz tę maskę? Jakby wybiegała do przodu. W reklamie napisali i nagle jest rok 60. Chcesz się przejechać? Mogę? Nie. Ale wjedź do garażu. Przekładnia na przyciski. D, jazda, R, wsteczny. A gdzie P? Jest tylko hamulec. Chwila. Przecież tu przyleciałeś. Skąd masz ten samochód? Kumpel przyjechał nim w lecie. Weź torbę. Jest piwo? Ale tata powiedział, nie dotykać. Powiesz, że ja wypiłem. Świetnie, że jesteś. Mój teleskop. Tom. Czyżbyś zobaczył coś ciekawego? To ona, twoja nowa dziewczyna? Pracuję nad tym. Chodź tu. Popatrz. Śmiało. Widzisz piękną kobietę? Bo sam skierowałeś na nią teleskop. Nikt inny. Wiesz, czego chcesz. Teraz trzeba działać. Ona mnie nie zna. Nie szkodzi. Co o niej wiesz? Siedzi w mieszkaniu, czyta kryminały i jest samotna. Czeka na ciebie. Pójdę i powiem, że mnie nie zna, ale od dawna ją śledzę i uważam, że jest cholernie seksowna. I dostanę w twarz. Policzek od dziewczyny to nic strasznego. Masz jej numer? Nie wiem nawet, jak się nazywa. Śmieci. Kuskus, grejpfruty. Kup jej coś do jedzenia. Przedstawiam ci Ginny Matthews. Wydała 80 dolców na seksowną bieliznę. Lubisz? Słyszałem o niej. Czyta kryminały, marzy o odległych miejscach, lubi surrealizm, jest uwięziona. Bingo. Gra w bingo. Rachunek telefoniczny. Jej numer. Ocalmy ją. Craig. Nie mogę. Bądź sobą, nie mogę. To bądź mną.
Nie. Hello? Słucham. Hello? Hello, Gina? Witaj, Gina. Is this Gina Matthews? Hi, my name is... Mam na imię Tom. No, Tom McHugh. Tom McHugh. Nie, nie znamy się. Mieszkam przy Sennej Kotlinki. Nie nazywam ulic, tylko na nich mieszkam. Widuję cię na każdym kroku. W sklepie z bielizną, potem na plaży i w muzeum. Proszę, nie śledź mnie, bo ludzie zaczynają plotkować. O nas. Marzę, by się z tobą umówić. To będzie piękny wieczór. Namiętna, tropikalna noc, gdy wszystko może się zdarzyć. Jutro wracam do Kalifornii. Powiedzmy, że przyjdę w 7:30 i jeśli mi nie otworzysz, wrócę do domu. Co ty na to? Świetnie. Cześć. Nic z tego. Zadzwoń do niej. Wystarczy tam pójść. A jeśli coś spalę? Potrzebuję czasu. Odpręż się. Będziesz gotów. Pamiętaj, co Oliver powiedział o aktorstwie. Kluczem jest szczerość. Reszta to pestka. George Burns. Połóż, ale bez szaleństw. Jak u Roberta Mitchama w Człowieku z przeszłością. Czyli jak u ciebie? Tak. Nie rozumiesz. Na pierwszej randce palę dowcipy, a pizza spływa mi po brodzie i mnie parzy. Za bardzo się starasz. Zostaw jej inicjatywę. Wiesz, co kobiety uwielbiają robić? Kupować buty. Gadać. Ona mówi, ty słuchasz. Kobiety lubią być traktowane podle albo świetnie. Wystarczy ich słuchać. Nie potrzebuję okularów. Ja też nie. Kobiety lubią dojrzałych mężczyzn w okularach. Rzecz w tym, że gdy dostajesz w twarz, okulary spadają. Znoś to z uśmiechem na twarzy. Ja nie dostaję w twarz. A ja stale. Chodź. Żadna limuzyna, wolę twój kabriolet. Będę ostrożny. Byłoby ekstra, ale... Niestety. Dach się zacina, układ wydechowy. A, po co ryzykować? Liczyłem, że pożyczysz mi swój wóz. Mój? Zwiedzę stare kąty. W Corey's jest świetnie, ale te wina... Machnij ręką i zamów butelkę najlepszego szampana. Jak ja za to zapłacę? Nową kartą. Podpisz swoim nazwiskiem. I masz tu drobne na napiwki. Zawsze je wręczaj. Ale tylko gdy laska patrzy. Dostawa kwiatów dla pana McHugh. 20 minut spóźnienia. Przepraszam, jechałem inną drogą. Piękny wózek.
That is a beautiful car. I make excuses on my... Nie tłumacz się, schrzaniłeś mi randkę. Date plan this evening and now you just fucked it up. Oh, wow. Przepraszam. I said I was sorry. Zapomnij o napiwku. O napiwku. Well, I hope you enjoy the flowers. Takie ładne kwiaty. Craig? Obłęd. A jeśli mnie wyśmieje albo wyciągnie nóż? Nóż? Powiedzmy. Wyluzuj. Wszystko będzie dobrze. Kobieta nie lubi niezdecydowania. Wszystko zarezerwowane. Włóż marynarkę. Tak? Tylko nie to. Przepraszam, ale się śpieszę. Wracaj. Świetnie. Wyglądasz prawie tak jak ja. Perwersja. Lecę. Masz tu portfel, force i dokumenty. To sprzeczne z prawem. Liczy się dobra zabawa. Świetny z ciebie prawnik. I dobry brat. Limuzyna, którą pan zamówił, uległa wypadkowi. Będziemy za kilka godzin. To wyjątkowy dzień, dlatego do pana jechałem. Jestem umówiony za kilka minut. Cześć. Tom? I'm Tom. Tak. These are flowers. Kwiaty. They're for you. Dla ciebie. Okay, well, I can put it with włożę you. Do wody. Yeah, just about. Tylko łodygi. Look.
Dziękuję za kwiaty. Zanim ci otworzę, mam kilka pytań. Rozumiem. Jaką powieść ostatnio czytałeś? Powieść? Grubą książkę bez obrazków. Coś przygodowego. Saratoga Longshot. Właśnie, to czytam. Serio? Stolica Paragwaju? Urugwaj? Asunción, ale nikt nie pamięta. Masz idoli? Podziwiam mojego starszego brata. Kretyn. Słodkie. Wszyscy odpowiadają Michael Jordan. Usiadłam na czymś. Świetny wóz, dzięki. Jeden palant przyjechał po mnie limuzyną. Żartujesz. Ten jest ciekawszy. De Soto z 59. Dokąd właściwie jedziemy? Gdzieś tu. Lokal nazywa się Coris. Jak znalazłeś to miejsce? Nie wiem. Polecono mi je. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Coś miłego. Pomińmy tę szopkę z pierwszym wrażeniem. Świetnie. Uważam, że liczy się czwarte wrażenie. Ludzie tak się starają, że są sztuczni. Wiem. Pomyśl. Godzinami kogoś udajemy, potem idziemy w jakieś miejsce, gdzie nie widzimy swych twarzy. Pijemy, nie wiedząc, czy partner jest rzeczywiście zainteresowany, czy tylko udaje. Tak. Nie ma wyjścia, musimy kłamać. Kłamać? Dopóki się nie poznamy. Dwie kabany. Dopiszę do twojego rachunku. Rachunku?
Dziękuję. My tip. Okay. Thank you, Steph. Zmoczyłem się. Wezwij mamę na pomoc. Nic się nie stało, jakoś przeżyjemy. Zaraz wracam. Cześć. Masz ręcznik? Mekio, uroczy jak zawsze. Służba, nie drużba. Kocham to. To był Craig McHugh? Stań w kolejce. Jego wóz. Sprawdzę go. Dobry wieczór. Piękne auto. Dzięki. Szczur wrócił do nory. My się znamy? Nie byłam pijana. Jak ci nie wstyd, Craig? Ja nie jestem. Nie cierpię takich palantów. Co zrobił? Spokojnie. Karma da mu w kość. I skopię mi tyłek. Smaczny drink? Tak, chociaż... opowiesz mi w samochodzie? Po co ten pośpiech? Spotkałem kolegów. Nie dadzą mi spokoju. Ładny lokal. Ale może pojedziemy gdzieś indziej? Dobrze. Psychopaci. Ładnych masz znajomych. Są zazdrośni o przepiękną laureatkę Pulitzera. Dość tych kłamstw. Masz rację. Co ci się stało w policzek? Jestem uczulony na ananasy. Twoi koledzy? Nie. Facet z naszej kwiaciarni. Bzyknąłeś ją? Co? Postawiłeś jej drinka za mój napiwek? Co? Nie słyszę. Wsadź to sobie. Nie słyszę, co on mówi. Niech pani nie liczy na napiwek po... Zabawny gość. Nie wiedziałam, że jesteś romantykiem. Każdą obrzucasz kwiatami? Nie. Co jeszcze wymyślisz? Zaraz wracam. Przepraszam. Is there a washroom? Jest toaleta? Nice form. Ładna forma.
Ładny wózek. Dzięki. 58? 9, De Soto. Pasuje do ciebie. Mam prośbę. Oprzyj się o niego. Tak? Świetnie. A teraz druga ręka. Właśnie. Camden, policja. Jesteś aresztowany. To żart? Żarty się skończyły. Craig Mahieu? Nie, to mój brat. Niedobry brat. Starszy. Jest prawnikiem. Przyda się. You Sharpie? It's Condon. To Condon. Condon? Gadaj zdrów. Mam Mekiu. Miałeś zaczekać na wsparcie. Jest bezbronny. Zaczekaj, jedziemy. Pora przekazać wazę. Mam tylko kwiaty. Dość bzdur. Gdzie waza? W bagażniku? Proszę sobie wszystko wziąć. Wszystko w porządku? Zbladłeś. Dobrze się czujesz? Tak, tak. Świetnie się bawię. Tak? Tak. Szkoda, że wracasz do Kalifornii. Trochę się martwię o samochód. Mam kłopoty. Pójdę zapłacić. Zapomniałeś o czymś? Nie, nie. Mam. Pomóc? Nie. Krew z nosa. Ohyda. Reszty nie trzeba. Ma pan telefon? Na ścianie. Jestem Richard, a ja Betty. A to Napoleon. Nie ma nas w domu. Proszę zostawić wiadomość. Greg, odbierz. Cholera. Pożyczyłem twój wóz. Rozpętało się piekło.
Mam dwa trupy w bagażniku. Powinienem wezwać policję, ale nie mogę. Jedną z tych osób niechcący zabiłem. Dostałem w twarz, grożono mi, zaatakował mnie kwiaciarz. Musieliśmy wiać. Mówiłeś o starych śmieciach. Spotkajmy się w klubie Voltaire. Do zobaczenia. All right. See you there. Bye. Well, the flowers were a great surprise. Zaskoczyłeś mnie kwiatami. Co dalej? Next. Dalej? It's another surprise. Niespodzianka. Ty, Mendo! Kiedyś myślałem, że to lokal dla snobów. Wiesz, co robimy z mordercami, Glyn? Szczęścia, że lądują na fotelu elektrycznym. McHugh zamówił u nas kwiaty, a potem próbował mnie zepchnąć z drogi. Szef potwierdza jego wersję. Na pewno. Wiem, gdzie dostarczył kwiaty. Biedny Al. Dorwę tego rzeźnika. Przepraszam. Szukam brata. Ekstra. Myślałam, że nas zabiją. Wszystko przed nami. Butelkę najlepszego szampana. Coś jeszcze? Nie. Kuskus, grejpfruty. Czy ci ludzie się głodzą? Mam nakaz. Dzięki. Posłuchaj. Mam dwa trupy w bagażniku. Powinienem wezwać policję, ale nie mogę. Jedną z tych osób niechcący zabiłem. Przyznał się. Słuchaj dalej. Mówiłeś o starych śmieciach. Spotkajmy się w klubie Voltaire. Do zobaczenia. Dwa trupy? Straszny głos. Bez cienia skruchy. Coś jeszcze, McHugh? Nie, dziękuję. Craig,
Craig McHugh. What? My się znamy? No. Nie. But you know. Ale znasz moją siostrę. Nie jestem podobny do brata. Owszem. Ubierasz się jak on. Myślałem, że ukradłeś jego kartę. Wiesz, gdzie on jest? Na górze. U Chińczyka. Twój chłopak zaraz wróci. Dokąd poszedł? Na górę. Do brata. Dziękuję. Hello? Hello? Craig? To ty? Nie. Dobrze się czujesz? Nie wchodź tu. Straszny bałagan. Co się dzieje? Wchodzę. Nie, zaczekaj. Co się dzieje? Jesteś głodna? Chodźmy na chińszczyznę. Nie, nie jestem zdenerwowany. Masz wściekliznę? Dlaczego zniknąłeś? To niegrzeczne. Przepraszam. Myślałem, że zastanę brata. Chciałabym go poznać, twojego bohatera. Nie w tej sytuacji. W jakiej? Nad którą nie panuję. Nic nie rozumiem. Dla ciebie to zwykła noc, ale dla mnie bardzo ważne. Miły z ciebie facet. Moja jedyna zaleta. Masz kilka innych. Jesteś spontaniczny, szczery i masz dobry gust. Gram, żebyś mnie nie rzuciła. Poza tym jestem zabawny. Jesteś. Excuse me. Przepraszam. This your vehicle? Pańskie auto? Yes, yes, tak, a co się stało? Is there a problem, officer? Yeah. You're missing the nie ma pan koła. Here, give me the keys. To mogę założyć. No, nie, nie, nie. No, oh, wow, look at it's leaving tu wszystko right ginie. Proszę przypilnować. Przyniosę koło. I'm gonna go get the spare. These old jacks, they get wiggly. Stary lewarek może mieć luz. Hey,
Migacz przecieka. Proszę zamknąć bagażnik. Dobranoc. Stać! Proszę podejść. Samą porę. Proszę spojrzeć. Olej? Nie, nie olej. Płyn przekładniowy. Gdy się robi czerwony i lepki, trzeba wymienić. Dobrze. Wymienię. Posłuchamy muzyki? Zabrali kasety. Kasety? Cóż za relaks. W upiornej ciszy. Co to? Telefon? Nie. Jakby z bagażnika. Telefon bagażnikowy. Wkładasz do bagażnika, żeby nie przeszkadzał. Nie odbierzesz? Tak, powinienem. Był to Craig McHugh z dziewczyną. Zabił Glynę i przyszedł się bawić. Martwy Chińczyk na piętrze. Ostatnio rozmawiał z McHugh. Przesadza. Psychol. Kto okrada chińską mafię? Niewielu Chińczyków. W soboty jest więcej turystów. Chińczycy pracują. Patrz. Musimy tu wejść. Wejdź. A ja spytam o dobry lokal. Toaleta prywatna. Ja do pana. Nie, nie chcę. W barze jest wielu młodszych chłopców. Nie. Co jest napisane na mojej koszuli? Odwrotnie. Zajrzyj do wazy. Nie tu. To stara chińska przypowieść. O bardzo biednym młodzieńcu, który odziedziczył piękną wazę po wuju. Pokazywał ją znajomym. Wypolerował i postawił na półce. Nie zajrzał do niej nigdy. Nie wiedział, że w środku jest złoto.
Umarł z głodu, nieświadomy, jak bardzo jest bogaty. Złoto nie brzęczało? To anegdota. Nie wszystko złoto, co się świeci. O wazie świadczy jej zawartość. Dziękuję. Przygoda nadleci niczym wiatr z oddali, a razem z nią fortuna. Ludzie w złym miejscu i czasie. Życiowe zmiany, bo przygnały cię tu lędźwie. Nie, byłam ciekawa. U kobiet ciekawość rodzi się w lędźwiach, a u mężczyzn nie. U mężczyzn wszystko rodzi się w lędźwiach. O wilku mowa. Proszę mu powróżyć. Chcę poznać jego tajemnicę. Młodzieńcze, podszywasz się. Musimy iść. Ile jestem winien? Nic. Proszę usiąść. Uważaj na swoją fałszywą tożsamość. Muszę ci coś wyznać. Panie McHugh, stolik czeka. Nie jesteśmy głodni. Pan Lu zaprasza na kolację. A, świetnie. Fala zbrodni w mieście. McHugh jest bardzo niebezpieczny. Umieram z głodu. Musimy uciekać. Nie podoba ci się? Butelkę najlepszego szampana. Prezent od pana Lu. Chcę wznieść toast. Raczej nie. Dasz mi jeszcze jedną szansę, jeśli coś schrzanie? Świetnie ci idzie. Skąd znasz tego pana Lu? Nie znam. On zna mojego brata i chyba go nie lubi. I całej naszej rodziny. Lu chyba nie zaprosił nas tu na kolację. Kolacja od pana Lu. Może być zatruta. Nie powinien być miły. Kaczka po pekińsku. Nasza specjalność. Jeśli trzeba jedzenia, napojów lub towarzystwa, proszę powiedzieć. Pieniądze nie grają roli. Powiem inaczej. Myślę, że on chce nas zabić. Kaczką? Nie żartuję. Lepiej wyjdźmy stąd. Powiedziałeś, że to nieporozumienie. Zadzwoń do brata i wyjaśnij. Próbowałem.
Spróbuję znowu. I'll be right back. Zaraz wracam. Call you back just as soon as we can. Craig, are you there? Jesteś tam, Craig? Odbierz. Słuchaj. Jestem w restauracji Shelu. Przyjedź tu. Może się nagrał. Dziwne. Powiedz Sharpiemu, że go mamy. Poznałem twoją piękną partnerkę. Wreszcie się spotykamy. Myślałem, że inaczej wyglądasz. Pan Lu. Lu? Mr. Lu? James Lu. Smakuje? Mogę się przysiąść? Jasne. This is a really great place you have, James. Piękny lokal. So, mamy podobne zainteresowania. Piękne kobiety, samochody, XVI-wieczne wazy mandżurskie. Oh, right. Czytałem artykuł o pańskiej kolekcji. A zatem wiesz, jak drogie bywają takie wazy. Zabawne, bo dziś usłyszałem przypowieść o wazie. O biedaku, który odziedziczył... Znam ją. Ja nie, powiedz. Trzeba zawsze zaglądać do wazy, co jakiś czas sprawdzać, czy nie ma w niej pieniędzy. Teraz ci chodzi o pieniądze? Wczoraj mnie błagałeś o życie. Zawarliśmy umowę. Deal. O co chodzi? Ja nie zawierałem umowy. Craig McHugh to mój brat. Let me guess. Your evil twin brother, right? Zapewne ten niedobry. Where is it? Gdzie moja waza? Where is my vase? Listen, McHugh. Słuchaj, byłem pobłażliwy. Nie ukarałem cię za wypadek Wonga, bo cię lubię. Mówił, że zabił mojego kuzyna. Nie mieliśmy czasu na zwierzenia. Jest skromny. Podobno się bronił. Rozumiem. Wong chciał cię zabić. McHugh, dosyć. Enough is enough. Don't you realize who you're dealing with? Z kim ty zadzierasz? Nie wyjdziesz stąd żywy, jeśli nie odzyskam wazy. Powiedz mu, że nie jesteś Craigiem. What the heck is your problem? O co ci chodzi? Hey, everybody! Słuchajcie, it's Mr. Lu's birthday. Dziś są urodziny pana Lu. Happy birthday to you! It's Mr. Lu's birthday! To you! Happy birthday, my love! Happy birthday to you! Happy birthday to you.
Co ty robisz? Jest policja. Aresztowaliby mnie. Uważają, że jestem Craigiem. Włożyłem jego garnitur. Słucham? Jeżdżę jego autem i płacę jego kartą. Uważają mnie za Craiga. Ciekawe czemu. Zatrzymaj się. Stań. Nie pojedziemy dalej, póki wszystkiego nie powiesz. McHugh wyprawił przyjęcie dla pana Lu i zniknął. Nie wiedziałem, że się znacie. Nie wiedziałem, że chcecie się poznać. Możemy się wybrać na kręgle. Wiem, że chodzi o wazę, która należy do Lu. Craig ją chyba ukradł. I ściga go policja? Ostatnio studiował prawo. Teraz kradnie wazy, wkurza dziewczyny. Nie wiem, po co umówił tę randkę. Craig to zrobił? On do mnie zadzwonił? Wiem, że faceci kłamią na temat swej siły i powodzenia u kobiet, ale ty stworzyłeś wirtualną rzeczywistość. Chciałem do ciebie zadzwonić, ale nie mogłem zmarnować szansy, mówiąc coś głupiego. Chciałem wywrzeć dobre wrażenie. Chodzi o to, by tego uniknąć. By rzeczywiście się poznać. I zajrzeć do wazy. Przypowieść, którą poznałem nad klubem. Wiadomość od brata. Wiadomość? Chwila. Wiesz, co to znaczy? Metafora. Piękno jest w środku. Nie. To, czego szuka Lu, jest w środku wazy. Fakt. Muszę znaleźć Craiga. Co to? Nikt nie odbiera. Gdy pracowałam w sklepie, weryfikowałam numery telefonów na czekach. Ustalimy adres. 555-1809. Craig McHugh. 2856. West Eastwood 2856. Jedziemy do twojego idealnego brata. Tu McHugh. Mam wazę twojego szefa. Ukradłem ludziom, którym ją sprzedałem. Banalne. I mam alibi. Żadnych sztuczek. Tak, tak, tak. Dostarczę, tylko odwołajcie zbirów. Lepiej, żebym jej nie upuścił. Hello? Ale bałagan. Zawartość wazy musi być cenna. Szukali wszędzie. Może znajdziemy coś w śmieciach? Na pewno.
Rachunek telefoniczny? Dzwoni przez Kalifornię? Cały czas tu był. Pomyślmy. To coś, co mieści się w wazie. Prochy? Detektyw powiedział, że jakiś dowód. Jaki detektyw? Na stacji benzynowej. Podszedł do mnie, bo wziął mnie za kręga i pomylił się. Bądź szczery. Wciąż słyszę, że szukasz Craiga, bo ma kłopoty. Możemy zginąć. W bagażniku jest telefon detektywa. Ukradłeś? Nie, zgubił go. I to skomplikowane. Nie mogę ci powiedzieć o wszystkim, bo odejdziesz. I tak odejdę. Gina! What? Craig McHugh. How good to find you. Miło, że jesteś. I'm not Craig McHugh. Nie jestem Craigiem McHugh. Jasne. Jeździsz jego autem, odbierasz jego telefon, ale nim nie jesteś. To prawda. Dobrze, że jesteś w domu. To pomyłka. Do samochodu. Wsiadaj. Nie wiesz, z kim zadzierasz. Masz czas do drugiej. Waza albo dziewczyna. Wiesz, gdzie mieszkam. Przypomnij mi. Po drugiej nie gwarantuję bezpieczeństwa dziewczyny. Słuchaj, braciszka, zgodnie z planem. Frajer. O nie! Co to było? Co?
Ktoś tam jest. Wezwać Sharpiego? Powiedz, że mamy McHugh. Muszę mieć tę wazę. Zamknij się. Zamknij się, mówię. Kasety. Nie szukają wazy, tylko zawartości. W wazie... była kaseta. Słuchaj, Condon. Nie narzekałem, gdy podwoiłeś stawkę za ochronę. Dostałeś nagrodę za likwidację Szewskiego. Dlaczego nas aresztujecie? Jest nagonka, musimy mieć wyniki. Detektyw Condon. Wiemy, że tam jesteś. Nie ma go tam. Jesse, pilnuj ulicy Sennej Dziury. Mitchell, szemrzącego strumyka. Romano, ślicznej polanki. Dixon, leniwego królika. Pamiętajcie, to strefa wojny. James Wo-Chun-Lu. Twój chłopak to wrzut na tyłku. Nie jest moim chłopakiem. Stracił urok?
Ben, Jerry, idźcie na lody. Zjesz coś? Porwałeś mnie. Możesz mieć kłopoty. Mam dość interesów. Odpręż się. Nie mogę. Jestem więźniem. Nie szkodź. You just need a little help. Pomogę ci. Ratunku! Pomóż! Pomóż mi! Cześć, Craig. Pomóż. Mógłbym. Ale jeśli tego nie zrobię, twoja rodzina zamówi kwiaty na pogrzeb. Zarobię dużo pieniędzy na napiwkach, jeśli mnie nie wyrzucą z pracy. Pożałowałeś mi napiwku? Dobrze. That's okay. Zepchnąłeś mnie z drogi? Nie szkodzi. Jestem kwiaciarzem. To moje terytorium. O co ci chodzi? Co? Mówiłeś coś? Nie słyszę. Wyjmij to z ust. O co ci chodzi? O ciebie. Nie szkodzi. Nic mi się nie stało. I co? Chcę rozwodu. Kwiaty dla pana Lu. O drugiej w nocy? Jakaś nagła sprawa. Kwiaty. Chyba chce zaimponować dziewczynie. Jasne. Right. Dziewczynie. Girl. Yeah. Well, you better get on up there. Zapraszam. Okay. Dzięki. Thank you. Well, chalk one up for the good guy. 1-0 dla nas. Masz zwłoki? Nie. Ale pociąg go przejechał. Znalazłem to. Zabijasz glinę, lądujesz pod kołami. Pozwól tu. Zobaczymy. Co tam masz? Dziwna sprawa. Chińczyk to Ho-on.
rzeźnik Jamesa Lou, czekał w bagażniku na McHugh. Wystrzelił jeden pocisk i przypadkowo zabił Condona. Nie. McHugh zabił Ala. Hoa-Wan to zrobił. Nieszczelny układ wydechowy udusił się. McHugh jest niewinny. Druga 30. Wystawił cię do wiatru. Chodź. A gdyby znaleźli mnie tu martwą? Mam wielu przyjaciół w policji. Usiądź. Jeśli coś mi zrobisz, nie zdobędziesz dowodu. Dowodu? Jakiego dowodu? Dowodu z wazy. McHugh ci powiedział. Niedobrze. Zginiesz chwalebną śmiercią. Ten miecz ma 300 lat. Ty dupku. Chwała? Zabiję cię gołymi rękami. Wszystkiego najlepszego. Żyjesz? Tak. Damn it, Tom. Tom? Czy Craig? Tom. Obiecałaś mi jeszcze jedną szansę. Fakt. Schrzaniłeś. Oddaj kasetę. Oddaj ją, Craig. Nie, bo nas zabije. I tak to zrobię. Strzelaj w szybę, ale nie w nią. Jeden ruch i po wazie. Rzuć broń. Rzucaj. Twój chłopak ukradł wszystko. Wiedział, które wziąć. Przeszukać dom. Daj kasetę. Daj mi ją. I don't think so. Nic z tego. Coś ty za jeden.
Zostaw mojego brata, albo stracisz majątek. Próbowaliśmy. On nie chce wazy, wierz mi. Znam się na tym trochę lepiej. Dlatego jesteś moim alibi. Nie chciałeś wazy? Mam to, co chciałem. Teraz wezwę policję. Musiałem zastrzelić złodziei w samoobronie. Skopiowałem taśmę. Jaką? Blefujesz, mam dowód. Daj słuchawkę. 15 sekund i żadnych sztuczek. Jestem Richard, a ja Betty. A to Napoleon. Nie ma nas w domu. Słuchaj, Condon. Nie narzekałem, gdy podwoiłeś stawkę za ochronę. Dostałeś nagrodę za likwidację Szewskiego. Dlaczego nas aresztujecie? Jest nagonka, musimy mieć wyniki. Za kilka miesięcy zawrzesz nową umowę ze mną. Sharpie mi Doenim. Jeśli FBI się dowie, już po nas. Nie wierzę. Ale też... Są też inne kopie. Jeśli nie wrócimy dziś do domu, kasety trafią do FBI. Chwileczkę. Policja. Policja. Nie ruszać się. Ten człowiek chciał nas zabić. Serio? Mamy dowody, które go zniszczą. Masz kasetę? Kopię. I oryginał w domu. Tylko dwie? Blefowałeś. Zabić go. Zapracujcie na pensję. Jesteście opłacani? To nie fair. Zamknij się. Kto to? McHugh, kretynie. Zabij go. Nie jestem Craigiem McHugh. Ja nim jestem, na pewno. Zabić obu. I dziewczynę, dla pewności. McHugh nie żyje. Zginął jak bohater. Twój kumpel kropnął Ala. McHugh kropnął jego. A ty kropnąłeś McHugh. A teraz ja kropnę ciebie. Mnie? Tak. Ja mówię, kogo zabijasz. Zabij ich i siebie. Stać. Ani kroku. Rzuć broń. Jesteście aresztowani. Za co? Za szantaże, wymuszenia i wyjątkową głupotę. Rozchmurz się i podziękuj, że cię uratowałem. Dzięki za wszystko. O co ci chodzi? Mnie? Przez całe życie porównywano mnie do starszego brata, który jest kłamcą, złodziejem i socjopatą. Miałem cię za prawnika. Przesadzasz. Spływaj. Weź swoje buty, koszulę. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym dupkiem. Jesteś niewdzięczny. Mogliśmy zginąć. Przepraszam. Ubarwiłem wam życie. Tak. Idźcie do ciepłego domu, zamknijcie drzwi i włączcie MTV.
And watch your MTV. But I'll tell you na starość this, będziecie pamiętać tylko o jednym dniu życia. There's gonna be one night, one o day of your whole boring lives that you're gonna remember, and it's gonna be tonight. Tommy. Tommy. Don't tell mom. Nie mów rodzicom. Mój napiwek, Craig. Tip, Craig. Hey, no problem. Nie ma sprawy. Dwight. Dwight. You're very strange, you know. Dziwny jesteś. I still don't know. Wciąż nic o tobie nie wiem. Good night. Dobranoc. Zanim się pożegnam, mam kilka pytań. Jestem Richard, a ja Betty. A to Napoleon. Nie ma nas w domu. Proszę nagrać wiadomość. Wystąpili. Napoleon wygrał. Znów jest czempionem. Po powrocie impreza. Dam ci się napić piwa. A, Napoleon chce ci coś powiedzieć. Here, boy.